Siema ekipa. Dzisiaj jesteśmy, bierzemy udział w fajnej imprezie. Impreza charytatywna dla Zuzi. Tutaj widać nasze stoisko. Nasz prywatny Niemiec. Damian Płowy. Całkiem dobrym stanie, jak no, jeszcze kompletny, trzyma się jak widać. Pozdrawiam was, ciule. No. Tutaj ten Niemiec wykopał części od takiego oto pojazdu pancernego, Hummela. Tutaj mamy element właśnie od tego pojazdu. Jest to jeden z elementów, które udało nam się zdobyć. Drugi element... Masz lufę? A nie, tą lufę. Drugi element... No, drugi element to ta lufa, nie? Także... Tam są nasze dziewczyny. Tam jest nasz łysy. Łysy z Brothers. Nie prywatnie. Nie, to na GPD to tam można, nie? Tutaj... A to macha moja córa. Moja żona. To jest... Chyba kojarzycie. Mam nadzieję, że kojarzycie. Wifon przez W. Sławek dzisiaj przebrał się. Już się przeszłeś? No. I napierdziela z Czarnoprochowej. Akurat widzę, że będzie prezentował, to poczekamy chwilę. Małomice podglądają. Małomice będą strzelać? Tak. No. A! Tutaj mamy Bodzia z Małomic. I młody będzie naparzał z Czarnego Prochu. A tam oczywiście stoisko Małomic. I tutaj mamy nasze gwiazdy, czyli... Kto jeździ na nasze imprezy, to poznaje. Pawełek, Piotr Jurek, no wszyscy znają. Chips się chowa w krzakach. Chwila. Będzie szczelane. Zobaczymy, jak to się... Odciągnąć kurek najpierw. Tak, do końca. Pomogę. Poszło. Tu do wykrywaczy zapraszamy. Ktoś wam da na pewno. Tu mamy młodych zamaskowanych, którzy młody chłopaczek już jest wynajęty do naszych imprez. Fajnie się prezentuje. Tam oczywiście Wifon pomaga w piaskownicy. Moja córcia jak zawsze. Dwa obiboki stoją, fajki palą. O! Dziku walczy ostro. Kinga walczy ostro. Także dziewczyny sobie tu radzą też. Tutaj Szymon. Szymon też obsługuje piaskownicę. Stoisko. Stowarzyszenie Historyczne Cichociemnych. Siema. Tutaj można sobie poszczelać. Oczywiście pokazy strażackie. Motorki. Ludzi jak widać. Tym razem nam no nie brakuje. Jest dosyć fajnie. Są ciekawe stoiska. Tutaj mamy atrakcje dla dzieci. Różne konkursy, gry, zabawy. Łącznie z przeciąganiem liny. Widać, dzieci też się nie nudzą. Lepią, malują, kolorują. Stoisko z watą. Chodź tutaj do niego, proszę zobaczyć, czy teraz nie wystąpiłeś. Tam grupa zupy. Tak, dziewczyny już prawie gotowe. Grupa zupy jest postawiona w 2018 roku. Liczy 12 dziewczynek. I nie chłopcy. No, powiem wam, fajnie się impreza kręci. Ludzi jest mnóstwo. Mam nadzieję, że
co najważniejsze, że pieniążków się nazbiera, dosyć pokaźną sumę. Tutaj mamy gastronomię, czyli grill, kaszaneczka, kiełbasa, zupa. Zupa for smak. Oczywiście koło gospodyń wiejskich przygotowało dużo ciast, jak widać, słodkości dla wszystkich. Tutaj mamy jakąś szkołę, która prowadzi barbershop, czyli strzyżenie na miejscu. Następne promocja szkoły. Tutaj mamy stoisko, punkt medyczny, gdzie można zmierzyć ciśnienie, zbadać sobie serducho. No niestety stoisko z nagrodami już zakończyło swoją działalność. No i na zewnątrz mamy maluszka, którym można się przejechać za odpowiednią kwotę wpłaconą na licytację dla Zuzi. Zarąbisty klasyk, jak widać. Tutaj polony zikiem też, jakby ktoś chciał się przejechać, jak najbardziej można. Widać polonezik też, w rajdach charytatywnych obeznany. Puszeczka dla Zuzi leży, płacasz, jedziesz. Oprócz poloneza i malucha można również się klasycznym mercedesikiem przejechać. I Trabant, słynna mydelniczka. Piękny, ładnie zrobiony. Oczywiście też dostępny. Ty wozisz Trabantem? Jaki koszt przejazdu? Połaska, tak? O, widzicie, tutaj wystarczy wrzucić do puszki i jedziecie. Tak samo maluszek, polonez. Oczywiście jakby ktoś motorkiem chciał się przejechać, to też motorków nie zabraknie. Chłopaki z chęcią przewiozą każdego, kto wrzuci coś do puszki. Także czy Harleyem, czy Crossem, czy jakimś dragsterem. Wszystko dostępne. Bawimy się, pomagamy. Hej, ekipa.